Wchodziliśmy na górę Krzyżowaci. Każdy miał wziąć kamień na tą górę. Było nas pięciu i tak naprawdę pięć kamieni. Nie ustaliliśmy jakby kolejności. Później dopiero po wszystkim, żeśmy dopiero sprawdzili kolejność tych kamieni duchowych, pięć kamieni duchowych z Medjugorje, o których Maryja mówi. Ja chciałem wziąć jako ostatni. Tak sobie wcześniej, parę dni wcześniej, myślałem, że jeżeli pójdziemy, będzie pogoda, idziemy na Križevac, to wezmę piąty kamień. Specjalnie, żeśmy wcześniej nie sprawdzali, jaka jest kolejność tych kamieni, żeby zostawić to Duchowi Świętemu. Kochane dzieci, módlcie się, abyście mogły wzrastać duchowo i być bliżej Boga. Wręczam wam pięć kamieni, które symbolizują broń przeciwko waszemu potężnemu Goliatowi. Dzięki nim będziecie mogły wygrać każdą bitwę. Nie rozumiałem tak do końca, co to jest ta Eucharystia. Nie przeżywałem jej tak, jakbym chciał. To znaczy, nie było tego takiego spotkania z Bogiem na żywo. I tak naprawdę dzisiaj poczułem to podczas właśnie tej mszy, podczas właśnie tej Eucharystii, jak Pan Jezus bardzo chce, żebyśmy przytulili się do Niego. Jak Jemu zależy na każdym człowieku, na każdej duszy, żeby się otworzyć, żeby wyciągnąć rękę. Czy jesteś w trudnej sytuacji, czy w dobrej, to Pan Jezus tak bardzo Cię kocha, że to jest coś niesamowitego. Ta miłość Pana Jezusa, właśnie dzisiaj tego doświadczyłem podczas Eucharystii i podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu, podczas adoracji. Poczułem właśnie tą miłość, jak Pan Jezus mnie okrywa swoim płaszczem, jak się przytula do mnie, jak chce właśnie dla mnie jak najlepiej, jak chce dobrze dla każdego człowieka. Wystarczy wyciągnąć tylko dłoń i zacząć z Nim rozmawiać. Wcześniej tego nie czułem, bo zasłaniał mi to ten świat dzisiejszy, tą miłość Pana Jezusa. Ale przyjeżdżając do Medjugorje, dostałem tą łaskę i poczułem obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wcześniej oglądałem też różne filmy z Eucharystią. Ostatnio nawet z dziećmi obejrzałem
bajkę o Eucharystii i dzisiaj te obrazy właśnie no, miałem przed oczami. Tak jak mówiłem na początku, że Panu Jezusowi bardzo zależy w dzisiejszych czasach i zawsze zależy na ludziach, na człowieku, tak? Czy on jest grzeszny, czy on nie ma grzechu, czy posiada grzech jakiś, czy ciężki grzech posiada. Jest to bardzo ważne, żeby ta osoba wyszła z grzechu, żeby porzuciła ten grzech, żeby się nawróciła, żeby wyciągnęła w najtrudniejszej sytuacji swojego życia, wyciągnęła rękę i zaufała Panu Jezusowi. I dotychczas jak też chodziłem do kościoła, to też myślałem, nie skupiałem się na tej mszy. Nieraz człowiek, ten zły, już dzisiaj wiem, że po prostu rozkojarzał mnie, tak? Myślałem, co będę robił po kościele, co będę robił w poniedziałek, zamiast się skupić na tej Eucharystii. Wiem, że Panu Jezusowi zależy na tym, żeby ludzie otworzyli się i poszli do spowiedzi. Zaczęli od tego, żeby iść się wyspowiadać, żeby pozbyć się tego grzechu ciężkiego, który noszą, czy lekki, żeby pozbyli się swoich uzależnień. Też miałem sam różnego rodzaju uzależnienia i Pan Jezus mi to wszystko zabrał. Dzięki temu, że poszedłem właśnie do spowiedzi, że wszystko Mu oddałem. Też ciężko było mi iść i wyznać te grzechy, ale bo różne miałem wyobrażenia o księżach, że oni robią różne rzeczy, ale oni są tylko ludźmi i każdy będzie z tego rozliczany. Czy to ksiądz jest, czy osoba świecka, każdy będzie rozliczany z tego. I ja idę się wyspowiadać ze swoich grzechów, a ksiądz po prostu przyjmuje, wysłuchuje tych moich grzechów i daje rozruszenie i dzięki temu można przyjąć Pana Jezusa. Powiem Ci szczerze, że ja osobiście uważam, że jeżeli chodzi o mnie, to spowiedź jest najważniejsza. W sumie powinniśmy zaczynać od spowiedzi, jeżeli chcemy przejść tą drogę do Chrystusa, tak jak nas Jezus powołuje przez Maryję, to zanim dojdziemy i poznamy Go, to powinniśmy przejść taką generalną spowiedź. Powinna być oparta właśnie na takim dokładnym rachunku sumienia, taki żal za grzechy. Może powiem Ci, jak ja przeżywałem spowiedź generalną, jak ja się przygotowywałem. Było to tak, że na początku bardzo mocno prosiłem Ducha Świętego o łaski, o to, aby mi pokazał te moje grzechy, moje słabości. I trwało to kilka dni, jak nie kilka tygodni. Notowałem sobie te grzechy, które gdzieś mi tam Duch Święty pokazywał, gdzie napływały, gdzie stawały mi przed oczyma i notowałem to na kartce. Oczywiście trwało to dosyć długo, potem zebrałem te wszystkie te kartki i przeanalizowałem jeszcze raz w oparciu o modlitwę. Jeżeli, jak to już zrobiłem, wykonałem ten pierwszy krok, potem zacząłem się modlić o spowiednika. Znalazłem tego spowiednika, przygotowałem się, omodliłem i to, co chciałem wyznać, i tego spowiednika. No i przystąpiłem do tej spowiedzi. Ta spowiedź trwała dosyć długo. Już dokładnie nie pamiętam, jak długo trwała, ale gdzieś koło godzinki na pewno. Oczywiście czytałem to, co miałem na tych kartkach, część z głowy, część też spowiednik zadawał pytania, pewne rzeczy rozwijał, pewne rzeczy chciał, lepiej bym powiedział, wytłumaczył, w pewnych rzeczach chciał, żebym się zatrzymał.
I co mnie ujęło, to to, że na samym końcu tej spowiedzi kazał klęknąć i nałożył ręce. I nałożył ręce mi na głowę. Jak nałożył mi ręce na głowę, zaczął się nade mną modlić i poczułem takie dziwne mrowienie. Ja tak to odbieram, że to pewno była jakaś łaska też Ducha Świętego, że po prostu to, co było, to co ciążyło na moim sercu, w jakiś sposób zaczęło to spływać po mnie. I powiem Ci, że jak długo trwało, znaczy jak długo miał ręce nad moją głową nałożone, tak to działało. Oczywiście później pobłogosławił mnie. I szczerze się uśmiechnął. To pamiętam, jak dzisiaj. Tak wyglądała moja generalna spowiedź. No, było coś pięknego. Każdemu polecam, żeby zaczął właśnie tą drogę do Jezusa od generalnej spowiedzi, aby stanął w prawdzie ze sobą, z tymi grzechami, jakie ma, z jakimi się boryka, i aby poprzez właśnie działanie i prośby do Matki Najświętszej, by nas pokierowała w tym akcie właśnie generalnej spowiedzi, aby też ona miała swoje działanie. Nawrócenie wyglądało od Pisma Świętego. Na trudnym okresie mojego życia mam problemy małżeńskie. Mam żonę wierzącą, bardzo kobietę. Chciałem jej pokazać, że tak jak ja to widziałem, że jak ona mnie traktuje, to nie jest zgodne z nauką Kościoła i z Pismem, więc wziąłem Pismo Święte do ręki. Wyszukałem tego kawałka, który moim zdaniem najbardziej powinien ją dotknąć, i zacząłem jej czytać. Była mowa, to był list świętego Pawła do Efezjan, mojego patrona. I zacząłem jej czytać, że kobieta powinna być podległa mężowi, tak jak Chrystus jest głową Kościoła Świętego i wszystko podlega Jemu. Ale Duch Święty nie to chciał mi pokazać, pokazał mi co innego. Przeczytałem dalej to, co było tam zapisane w Piśmie. Nie chciałem tego, ale taka była wola Boża. Przeczytałem na temat tego, jaki powinien być mąż. Gdzie było napisane, że mąż powinien kochać swoją żonę tak jak własne ciało. Jak kto nie kocha siebie, nie może kochać innych, krótko mówiąc. I wtedy uzmysłowiłem sobie, jakim człowiekiem byłem. Teraz staram się zmienić, ale byłem na tą chwilę. To wszystko, które widziałem, czyli człowiekiem takim, jakim byłem, takim, który, że tak powiem, pracował, jakoś tam godnie, godziwie się zachowywał. Tak mi się wydawało wtedy na tą chwilę. Więc według mnie, ja byłem wzorowym mężem. Może nie do końca, ale dobry. Ale po prostu Pismo Święte otworzyło mi oczy. Zdałem sobie sprawę, że ja nie kochałem innych, bo nie umiałem kochać siebie. To było straszne. Ale zdałem sobie sprawę, że tak to naprawdę jest. Jak Duch Święty mi po prostu pokazał, jakim byłem, to było to w kuchni. Padłem na kolana i płakałem, wyłem, nie wiem, przez 20 minut, pół godziny, nie wiem. Stanąłem po prostu w prawdzie. Pierwszy raz w życiu stanąłem w prawdzie. Żona nie wiedziała, co się dzieje. Myślała, że jakieś przedstawienie, kurczę, że tak powiem, odprawiam tam. Ten żal. Prawda taka, którą zobaczyłem, to był taki wyleć właśnie łez. Takiego żalu
za to wszystko. No i później... Później zdałem sobie sprawę, że muszę zmienić swoje życie. Zaczęło się to od tego, że zacząłem się... Próbowałem, bo nigdy tak naprawdę się nie modliłem. To jakieś były tam wyuczone rzeczy. Jak gdybyśmy... Wiadomo też, jak większość Polaków też byłem ochrzczony. Miałem pierwszą komunię, byłem bierzmowany, miałem sakrament małżeństwa. Ale tak naprawdę to ja nie żyłem tą wiarą. Po prostu to była taka tradycja, religijność. No ale jak już po prostu wiedziałem, że to, co się stało, to jest rzeczą ponadnaturalną, bo ja sam z siebie nie mógłbym doświadczyć tego, co doświadczyłem. No po prostu poczułem to i zrozumiałem coś, co nigdy sam tego nie zrozumiałem i nie widziałem, więc zacząłem się modlić. Zacząłem się modlić. Starałem się nauczyć tej modlitwy tak naprawdę, żeby ta modlitwa była prawdziwa, szczera. A czułem w sercu, że to Matka Boża tej łaski dała. Więc w czasie się okazało, że moja żona i inni modlili się przez długi czas za mnie. Żebym się nawrócił, żebym był dobrym człowiekiem. Według Jezusa Chrystusa najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości. Gdybyśmy wszyscy kochali siebie nawzajem, obdarzali się tą miłością, tak jak Chrystus obdarzał nas, ten świat wyglądałby całkiem inaczej. Nie byłoby wojen, nie byłoby nienawiści, która na pewno jest, nie jest Boża, ta nienawiść. Tą nienawiść miałem też w sobie, miałem tą nienawiść do innych, złość. Gdybym kierował się w swoim życiu Pismem Świętym, na pewno to moje życie byłoby lepsze, niż gdy szedłem przez to życie, kierując się tym, co myślałem, że jest dobre. Samemu nie można nic. Bóg nas obdarza wszelką łaską. Wszystko, co mamy tu na ziemi, jest od Niego. Wchodziliśmy na Górę Krzyżowaci. Mieliśmy... Każdy miał wziąć kamień na tą górę. Było nas pięciu i tak naprawdę pięć kamieni. Nie ustaliliśmy jakby kolejności. Później dopiero po wszystkim żeśmy dopiero sprawdzili kolejność kamieni, tych kamieni duchowych, pięć kamieni duchowych z Medjugorje, o których Maryja mówi. Ja chciałem wziąć jako ostatni. Tak sobie wcześniej, parę dni wcześniej, myślałem, że jeżeli pójdziemy, będzie pogoda, idziemy na Krzyżowacz, to wezmę piąty kamień. Specjalnie, żeśmy wcześniej nie sprawdzali, jaka jest kolejność tych kamieni, żeby zostawić to Duchowi Świętemu. Tak chciałem zrobić. Chłopacy po kolei wzięli jeden, drugi, trzeci. I w pewnym momencie poczułem, że mam teraz wziąć. Wziąłem ten kamień. Był to czwarty kamień. A czwarty kamień mówi o poście. Chociaż czułem w sercu, że będę miał kamień związany z postem. Ale nie wiedziałem, że to jest czwarty. Myślałem, że to jest piąty. W moim życiu post, może po mnie tego nie widać. Ale jest bardzo, bardzo istotny. Cieszę się, że właśnie tutaj w Medjugorje Pan Bóg mi jakby z powrotem o tym przypomniał. Jadąc też tu miałem takie postanowienie, że akurat w środę popielcową zacznie się post i zacznę wracać do pewnych moich postnych postanowień w moim życiu, które ostatnimi czasy zaniechałem. I Pan Bóg mi o tym przypomniał. Właśnie tu w Medjugorje pokazał mi, że to jest ta moja droga jakaś po części w życiu właśnie. Żyć pewnymi postami, umartwieniami. I powiem szczerze, że często, kiedy myślimy o postach, to myślimy, żeby mniej jeść i tak dalej. W piątek nie jeść mięsa. A to nie o to chodzi. Bo przecież często jest tak, że jemy smakowitą rybkę.
tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z postem. Pan Bóg też przez tą górę uświadomił mi, że pościć można na wiele sposobów, drobnymi rzeczami i najlepiej tymi drobnymi, których nikt nie zauważy. Tak kiedy wchodziłem na górę, każdy z chłopaków wziął kamień. Nie były to małe kamienie, dosyć ciężkie. Trzeba było wnieść na górę i tam zostawić. Ja z racji tego, że miałem kamerę, no nie miałem wziąć jak tego kamienia. I wybrałem taki najmniejszy kamyszek, który wsadziłem do buta. I ten właśnie mały kamień, który tak naprawdę nie ma znaczenia, nie ma znaczenia i jest nic nie warty, wnosząc go na górę na swoich plecach, ale kiedy jest w bucie, ma wtedy wielką wartość, wielką siłę i moc. I tak jest z tymi małymi postami, żeby sobie odmawiać w swoim życiu rzeczy, które lubimy na co dzień. Chociaż na chwilę, na jeden dzień, może na trochę dłużej. Nie muszą być to wielkie rzeczy, ale ukryte w skrytości, schowane w sercu. Tylko wiem o tym ja i Pan Bóg. I to ma wielką wartość. Post, który jest ukryty, o którym nikt nie wie, wie tylko Pan Bóg i ja. I to jest piękne. I Pan Bóg zaprasza mnie do tego. I właśnie ten przyjazd do Medjugorje w tym okresie takim, no ktoś by powiedział, większość mieliśmy deszczu, padało. Chociaż ten czas, kiedy padał deszcz, Pan Bóg mnie nie zmarnował. Bo siedzieliśmy właśnie we wspólnocie, której jechaliśmy. Dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami. Nasze serca się otwierały przez wzajemne świadectwa, rozmowy. To nas wszystko ubogacało. To nas przygotowywało właśnie na ten ostatni dzień, przedostatni. Wejście właśnie na górę Križevac, ale też później na wejście pod Brdo. I za to Panu Bogu dziękuję. I wracając jeszcze do tego kamienia, czwarty kamień duchowy z Medjugorje, post. Maria też mówi o poszczeniu, o chlebie i wodzie, właśnie w środy i w piątki. Dzisiaj nam jest to potrzeba. Potrzeba, by umacniać nasze dusze i nasze serca, ale też to, co właśnie Matka Boża mówiła. Walczyć ze złym, z przeciwnikiem. Postem możemy zwalczyć swoje słabości. Ja mam bardzo wiele słabości, z którymi muszę walczyć każdego dnia. Po ludzku sobie z nimi nie radzę. Po ludzku jestem słaby. Maryja przychodzi do mnie z ratunkiem, przypominając mi, że mam wrócić do tego, co już zaszczepiła w moim sercu. Dlatego warto jest pościć. Każdego dnia nawet. Ofiarować coś Panu Bogu. I nie musi być to nic wielkiego. Wręcz ma być to coś małego. Coś ukrytego. Czasami ten najmniejszy prezent, drobny, dany kobiecie, malutki, sprawia więcej radości niż ten wielki. Dlatego, że pamiętamy o niej. Jest dany z miłością. Tak samo myślę, że jest postem. Kiedy ofiarujemy go z miłością. Nawet kiedy nie dotrzymamy tego postu do końca dnia, to on jest jeszcze piękniejszy. Dlatego, że mieliśmy szczere chęci, że nie dopadnie nas pycha. A teraz pościliśmy. Udało się dla Pana Boga. A kiedy upadniemy, wytrzymamy pół dnia, kilka godzin, to ten post się liczy. Owszem, nie wytrzymałem go tyle, ile sobie założyłem. Ale to moje właśnie pragnienie i chęci i szczere serce w tym wszystkim. Myślę, że Panu Bogu bardzo miłe. Dlatego warto pościć w drobnych rzeczach. Tak jak to robiły dzieci z Fatimy. Kiedy, już nie pamiętam, któreś dzieci leżało gdzieś na łóżku i gdzieś tam coś się swędziało, to załóżmy, ona się nie drapała, tak? Żeby ofiarować to, i to już jest też post, ofiarować to Panu Bogu, taka ofiara, małe, drobne ofiary.
I zobaczcie, ile takich rzeczy jest w ciągu dnia w naszym życiu. Chce nam się pić. Ofiarujmy mu jeszcze godzinę bez picia. Wypijemy za godzinę. I wiele innych rzeczy. Każdy wie w swoim sercu, co może ofiarować Panu Bogu. I właśnie te drobne rzeczy. Tak, żeby nikt nie widział, nikt się nie domyślał. A Pan Bóg wszystko widzi i wie. W ogóle Maryja stanęła naprzeciwko mojej drodze i no zmieniała mnie. To się zaczęło w zeszłym roku. W zeszłym roku pod koniec marca, początek kwietnia, no. Już, nie wiem, no zakład karny, tak? Byłem tam 3 miesiące, no 10 tygodni, 76 dni. Małe wyroki się odlicza, ale nie za żadne złe rzeczy, tak? Ja nie zapłaciłem grzywny dla państwa i przyjechali po mnie i mnie zabrali. I taki moje życie tamto się zakończyło. I bardzo dobrze, ja się normalnie cieszę, że ja tam trafiłem, bo zaczął się mój proces przemiany, tak? Już tam kiedyś wspominałem naszego brata Janusza, spotkałem i zacząłem chłonąć coraz mocniej wiedzę i właśnie Maryja stanęła gdzieś na tej mojej złej drodze i chyba mnie w głowie zaczęła ukierunkowywać. No i różaniec, tak? Różaniec święty. Ale zawsze się najpierw z mamusią porozmawiałem, zawsze już takim fajnym słowem do niej. Moja mamusia, moja kochana, a mamusiu cała. Tak sobie rozmawiałem do niej i zawsze miałem taki fajny pogląd, że jak się to powiedzieć, zawsze miałem z nią tematy do obgadania. Nie było tak, że nie wiem, czy sobie w spokoju uklęknąłem. Tak jest do teraz. Ja mogę usiąść i to jest taka rozmowa w duchu i ja wiem, że ona mnie słucha. Kochana jest mamusia. I to już wtedy się zaczęło i to tak potęguje chyba do dzisiaj cały czas. No i różaniec właśnie. Dostaliśmy od kapelan, nie? To jest w zakładach, no, karny kapelan, od kapelana i uzgodniliśmy msze święte, pamiętam, mieliśmy wtedy w środy, co było tam dla usadzonych nowością. Pani wychowawczyni musiała w archiwach poszukać, jakie dni może nam przydzielić, bo nikt przez lata tam chyba się nie starał, nie, o msze. I to był taki fajny początek. I coraz mocniej, coraz głębiej, coraz bardziej poznawałem siłę różańca. Przecież ja nie znałem, ja wiedziałem, że są tajemnice, tak? Tajemnice różańca, ale co one przedstawiają, jaką mają... Do teraz to wszystko rozważam i tak właśnie to narasta, taka siła fajna w różańcu. Ale cały czas więcej, ja czuję, że więcej, że chcę więcej, mogę więcej i trochę mi czasami głupio i wstyd, bo posiłkuję się telefonem, ale no dzisiejszą technologię w dobrej tam kwestii można wykorzystywać, w dobrym kierunku. I właśnie tak robię. Nawet księżulek spowiednik mi powiedział, ojczulek, że on sam nawet korzysta ze smartfona. No i czemu by nie? I właśnie trochę mi było wstyd, że ja uczę się modlitwy, ale tak może nie wstyd, bym powiedział, głupio mi trochę było, tak? Żeby nie umieć tak fajnie, dobrze powiedzieć, różańce odmawiać. A z czasem, i mówiłem powoli, mój różaniec taki cały, pięćdziesiątek, to chyba z 45 minut. Nie patrzyłem z reguły na zegar, ale pamiętam po adoracji, jak zaczynałem na przykład, nie wiem, 20, to już słyszałem, że jest Maryjo Królowo Polski, tak? U nas, u apel jasnogórski o 21. Także na adoracji, jak jest cichutko, to słychać, nie? U mamy w kapliczce. I ja mówię, tu już godzina minęła, a ja tak zawsze się pomodlę i to też ileś potrwa i wtedy różaniec. I jakieś tam czasami mam, że mi myśli się zakrzętują i staram się, oj, często też się modlę przed różańcem o właśnie takie wyciszenie, o spokój ducha, żeby modlitwa była pełna, nie taka odklepana właśnie. Tak już miałem od jak początku samego, że czułem, że powoli, że wolniej, ale tak z czystością, o. No i tak chyba mam do teraz. Czasami mnie nawet drażni, jak niektórzy tak, kiedyś było na godzinie świętej, nie będę mówił nazwisk, pozdrawiamy. Nie, i tak nie powiem, że właśnie tak przyspieszone, że za szybko, ja brak tego skupienia i tego rozmyślenia słów, które są tak, jaką mają piękne przesłanie. Jak się je tak rozpatrzy, to
Naprawdę to jest moc. No i to trwa do teraz. A teraz to ja w ogóle, ja jestem zmienionym człowiekiem. Ja chyba się śmieję cały czas, mam wrażenie. Płaczę się i śmieję na zmianę w Medjugorje. No na pewno mnie słyszała nasza mamusia kochana. Ile razy jej dziękowałem za wszystkie te łaski, które mi dała i jaką piękną drogę dla mnie obrała i mnie prowadzi. Tak trochę się czuję jak takie małe dziecko prowadzone za rączkę, ale właśnie tą dobrą drogą. Tak jakby ta zła droga gdzieś została. O, i zostały te wszystkie moje złostki, grzechy za mną. Już wiem, że są za moim ramieniem, gdzieś tam z tyłu. I teraz ta taka piękna droga, takiej czystości, takiej wiary. I podziękować Maryi tak. Nie chcę może szczegółowo mówić, jak mówię z mamusią, do niej, jak sobie rozmawiamy, bo to chyba taka intymna relacja bardzo. Ale tak, na pewno ogromne podziękowania, no, że to ona mnie prowadzi. I niech dalej tak robi, kochana. Niech dalej, jak to małe dziecko mnie prowadzi. Coś pięknego.